Witamy pana Łukasza. Witamy pana Roberta. Robert Prygiel, numer 105, przyjechałem z Pionek, niedaleko Warki zresztą, skąd startowaliśmy. Gwardia Wiślacka postanowiła sprawdzić nowy. Spróbować Mazowsza, tak? Nigdy wokoło nie jeździłem tutaj. Myśliłeś nowe góry pieprzone tu na trasie? Czy to w ogóle określenie zrobiło furorę? Pieprzone, kurna, piachy mazowieckie. No jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Nocowałeś? Tak, nocowałem w Różanie, znaczy 7 km od Różana musiałem nadrobić, ale 4 godzinki snu robią swoje, jest człowiek jak świeży Bóg. No to przed chwilą rozmawiałem z taką ekipą, która nie spała, to muszę powiedzieć, że nie wyglądali najlepiej. No ja czuję się świetnie, tak? O. 4 godzinki snu. Powiedz, jak porównasz to z Wisłą, jakbyś to porównał? No to nie tak. Biorę to na 2 dni, tak? Te 550 km. Jest ciężej. Myślę, że miejscami jest ciężej niż na Wiśle. Właśnie złata, bo pomijając te bagna goczałkowickie czy tam coś, no ale. Szerokie opony raczej tutaj. Czy one niewiele pomagają? Grabel na bardzo szerokich oponach, tak, ale tak jak widzę to co po niektórych, że jadą na jakieś 32 mm, to odradzam. Okej. To jest męczarnia, nie jazda. Zwycięzca już na mecie, jakbyś to skomentował? Gratulacje, podziw. Przede wszystkim no szacunek, tak? Bo jednak osiągnąć to w jakimś tam, tak jak na pewno w bardzo dobrym czasie, to trzeba bardzo wiele siły włożyć w swój trening wytrzymałościowy, mentalny, także szacunek i gratulacje. Masz jakąś taką złotą myśl doświadczonego ultrasa, co mógłbyś przekazać jakimś adeptom? Czy... Dla początkujących przede wszystkim nie wyrywać. Nie wyrywać się. Swoje tempo, bo jechałem z kolegą, który właśnie został z tyłu, wczoraj szarżował. Za bardzo, także
swoim tempem jechać. Swoje tempo, przede wszystkim trzeba siebie znać, swój organizm. No nie da się go oszukać. A sprzęt, pakowanie, ty spałeś w ogóle w plenerze czy w łóżku? Znaczy spałem, udało się właśnie w tym Różanie na ostatnią chwilę zadzwonić, jakaś agroturystyka, była reklama, pani, tak, 7 kilometrów trzeba było nadrobić, pojechać gdzieś, ale to myślę, że dobrze, że jestem przygotowany na spanie, właśnie mam komplet, tak jak na Wiśle z 6 nocy, które spędziłem, tylko jedna była w jakimś gospodarstwie agroturystycznym. Reszta w plenerze. Rozumiem, że teraz już rwiesz do mety. Oczywiście. Bez żadnego spania i bez żadnych takich rzeczy. Nie wchodzi w rachubę. Jesteś... No chyba, że defekt techniczny jakiś. Jesteś 30 osobą, która minęła punkt kontrolny. Nie wiem, czy tam w komputerze jest uwzględniona godzina startu. No jak na 50-latka myślę, że nie jest źle. Prezent urodzinowy dla siebie, czy? Znaczy prezentem urodzinowym, bo za miesiąc dokładnie będę kończył te 50 lat. No i chcę pozdobywać Alp na kolarce. A, okej. Okay. Passo del Stelvio jest na tej liście. Czyli klimaty z Giro d'Italia. O, no mój ulubiony wyścig. No właśnie, się skończył niedawno. A w tym roku taki dość, moim zdaniem, był nudnawy. Nie, ale... nudny. Tak, w tym roku był nudnawy. Szczerze, jak obserwuję go od paru ładnych lat, to niestety zawiódł mnie. W tym roku zawiódł. Zawsze się mówiło, że Tour de France, że tu właśnie Giro d'Italia to taka walka malownicza. Tak. A tutaj jakieś takie... Niestety pachniało kunktatorstwem trochę. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Życzę miłych 50. urodzin na Passo Stelvia. O. Czy Passo coś tam, nie wiem.